Dzień dobry, Natalia Klińska, Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu. Wolisz grać w filmach czy w serialach? To jest niemarketingowe pytanie. Na początku to wolę robić po prostu dobre rzeczy, a jeśli miałbym do wyboru równie dobrą rzecz w filmie i w serialu, to wolę film, dlatego że tam często jest tak, że w serialach czasem na przykład dopisuje się jeszcze, jakby pisze się odcinki, jak przystępujesz do pracy. A film już jest z zamkniętą strukturą, jak dostajesz scenariusz, żeby tam się przygotowywać. No, w związku z tym jakby wolę takie zamknięte, bo to jest jakby, znaczy może nie łatwiejsze, ale to jest jakby tak, masz okazję do takiego dogłębniejszego przygotowania się, bo doskonale wiesz, jaki jest przebieg twojej postaci. Dzięki. Dlaczego zgodziłeś się na rolę w serialu o Eugeniuszu Bodo? Dlaczego? Bo raz, że bardzo lubię te czasy. Dwa, że takie antki warszawskie, takie antki w Warszawie przed wojną to byli nazywani łobuzi. Antek to był łobuz. W związku z tym ja bardzo chciałem zagrać takiego właśnie łobuziaka i tak dalej, który wie, tam jak trzeba to strzeli w pysk, jest takim cwaniaczkiem i tak dalej. W związku z tym nie wahałem się ani przez chwilę. Poza tym też miałem okazję pobawić, pozwolono mi trochę gwarą się pobawić, a że mam przyjaciół chociażby tutaj z Pragi, no to z nimi, jakby, zwłaszcza mój jeden przyjaciel, Grzesiu pomógł mi jakby scenariusz troszeczkę tam pozmieniać, tak żeby ta gwara była taka, wiesz, już stricte praska. Wcierasz się w rolę warszawskiego łobuza. Jak się do tej roli przygotowywałeś? Całe życie! No mówiąc szczerze, no jakby ja naprawdę jestem z takim z osiedli, często tutaj niedaleko na Brzeskiej bywam. No niedaleko jak niedaleko, no ale na Brzeskiej często tam spędzam trochę czasu. W związku z tym ja trochę znam ten klimat warszawskiej ulicy, do tego jeszcze mój przyjaciel właśnie należy do takiej grupy, należał, bo oni już chyba tam trochę z działalnością zwolnili. Grupa teatralna Warszawiaki, w związku z tym no oni kultywowali tą ulicę, kulturę ulicy warszawskiej przedwojennej, no w związku z tym będąc na ich koncertach parę razy, znając ich, słuchając i też rozmawiając na temat właśnie kultury przedwojennej Warszawy, warszawskiej ulicy konkretnie, no to ja już od paru lat w jakimś sensie w tym siedzę, no bo znam mojego przyjaciela już tam dobrych 8 czy 9 lat. W związku z tym, no już to bym to traktował jako taką lekkie przygotowanie. Dwa, że no to co powiedziałem, czyli gwara, trzy, muzyka z tamtego okresu. No jeśli chodzi o strój, no to tutaj kombinowaliśmy razem z dziewczynami z kostiumów. Wolisz grać role drugoplanowe czy główne? No, to jest proste pytanie. No, oczywiście, że wolę główne. Jeśli chodzi o jakieś takie serialowe rzeczy, to ja akurat na przykład tutaj lubię grać drugie plany, bo to wiesz, nie jest na tyle zobowiązujące. Też, bo ta jakby rozpoznawalność telewizyjna jest znacznie większa niż filmowa. W związku z tym, jak zagrasz główną rolę w serialu, w telewizji, no to już to, że zostaniesz skojarzony z tą rolą jest znacznie większe i na tę chwilę jakoś tak wychodzi, że głównie w telewizji gram drugie plany. I nie mam z tym absolutnie żadnego problemu, zresztą w kinie też grałem często drugie plany, do tej pory w zasadzie miałem tak naprawdę jedną główną rolę. Ja głównie przyjmuję to, co do mnie przychodzi, a nie tam wiesz, waham się albo jakoś tam gwiazdorzę. Po prostu dostałem propozycję z Bodo, bardzo mi się spodobał scenariusz, te możliwości, które mi zaproponowano, więc się nie wahałem i też nie miałem żadnego jakby problemu z tym, że to drugi plan. Ile miałeś lat, jak zagrałeś pierwszą rolę? Czekaj, żeby ci nie skłamać. Albo 20, albo 21. Dzięki. Dziękuję bardzo.